Chciałem zapytać tak właśnie po ludzku trochę, czy nie wydaje się pani, że sytuacja, w której dzisiaj zostały otwarte baseny, teatry, kina, a restauracje nie, i sytuacja, w której ponad 40 sądów, a żaden przeciwnie, stwierdziło, że nie można zakazywać działalności gospodarczej w rozporządzeniu, czy to panią naprawdę nie przekonuje i czy nie ma pani jakiejś wątpliwości i poczucia, że jednak działa pani nie tylko niezgodnie ze zdrowym rozsądkiem, ale przede wszystkim niezgodnie z prawem? Nie ma pani takich wątpliwości? Proszę mnie dzwonić z odpowiedzi na to pytanie. Dobry panie, nazywam się poseł Konrad Berkowicz. Przyszedłem tutaj na interwencję poselską na podstawie 20 artykułu o wykonywaniu mandatu posła. Czy mogłem rozmawiać ale z kierownikiem? Ja bym prosiła, żeby pan nie robił zdjęć, bo ja sobie nie życzę. No, ale to proszę nie pełnić funkcji publicznych w takim razie. Najbardziej mamy prawo to zrobić. Proszę pana, ja nie pełnię funkcji publicznej. Pani dyrektor, nie to pana idzie i ja sobie nie życzę zdjęć. Jest pani urzędnikiem państwowym. Tak, jestem tutaj na podstawie 20 artykułu ustawy o wykonywaniu mandatu posła. Przyszedłem na interwencję. Jestem tu z przedsiębiorcami, którzy są wynębieni przez tą instytucję bezprawnie. Chciałbym o tym porozmawiać i zadać też serię pytań o inne sprawy. Proszę, żeby pan mnie nie filmował. Ja się zaraz przedstawię, pokażę legitymację. Bardzo proszę, żeby mnie nie filmować. Dobrze? Ja mam prawo filmować na cele dowodowe, więc nie może mi pan tego odmówić. No. Proszę chwilkę sobie usiąść, proszę spocząć i ja muszę wyjść na chwilę, uspokoić się i przyjdę. Nie ma problemu. Chociaż warto zaznaczyć, że właściciele lokali nie mają tego komfortu, żeby pójść się uspokoić. Proszę pana, no wie pan co, też muszę się przygotować trochę do tej rozmowy, bo rozumiem, że pan będzie... Rozumiem, ja tylko zwracam uwagę, że właściciele lokali nie mają czasu, też są zaskakiwani i natychmiast składać wyjaśnienie. Proszę pana, jak przychodzimy na kontrolę, staramy się zachować wszelkie formy, żeby właściciel nie był, nie był zdenerwowany i żeby współpracował z nami i w przypadku takim, żeby... Pan, panie Marku, nie czuje się zdenerwowany, jak przychodzi Sanepid na kontrolę? Znaczy, państwo akurat swoją, muszę powiedzieć, że pracę wykonują, jest wszystko ok. Znaczy, ja się czuję... No źle się czuję, no bo przyjeżdżałem państwo ze sztabem policji, więc... Ale jak rozumiem... Ja się czuję tutaj... przestępca, no dokładnie. Na jakiej podstawie prawnej państwo robią interwencje czy kontrole w restauracjach i wydają kary? Na przykład jedna z restauracji Schronisko Łukowina dostała już karę 30 tysięcy i na jakiej podstawie prawnej państwo to robią? Korzystamy z naszej ustawy o inspekcji sanitarnej, która pozwala nam na podjęcie takich czynności. Drugą kwestią jest artykuł 50 o prawie przedsiębiorców, który też nam pozwala na to, że możemy uczestniczyć w takich kontrolach i podejmować takie kontrole. No i w związku z rozporządzeniem o nakazach i zakazach, które ukazane zostały i przekazane przez Radę Ministrów uchwalone. No tak właśnie, bo na podstawie rozporządzenia są kary, że są rzekomo łamane. Przy czym pytanie, czy to jest podstawa prawna, bo już na dzisiaj ponad 40 sądów, żaden nie stwierdził inaczej, ponad 40 sądów stwierdziło, że rozporządzenie nie może zakazać prowadzenia działalności gospodarczej. Chciałbym pani przeczytać artykuł 22 Konstytucji, który mówi, że ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczane tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Więc wprost ten artykuł i 8, który mówi, że stosuje się bezpośrednio przepisy Konstytucji i że Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej. Te dwa artykuły jasno wskazują, że rozporządzenie do czegoś takiego nie zobowiązuje. Stwierdziło to ponad 40 sądów. Więc pytanie, czy gdyby nawet sam premier albo pan Kaczyński zadzwonił i powiedział proszę skontrolować jakiś dom prywatny i wyrzucić rodzinę, bo tak chce, to pani to zrobi? No nie, musi być podstawa prawna. Natomiast czy jest to zgodne z konstytucją to, co pan wskazał, to od tego myślę są inne organy i tą zgodność z konstytucją muszą... Nie do końca, bo każda instytucja jest zobowiązana działać zgodnie z artykułami konstytucji.
poza tym organy administracji publicznej powinny działać w granicach i na podstawie prawa. Więc działamy w granicach i na podstawie ale prawa. Ale pan poseł Berkowicz wspomniał, że ograniczenia wolności gospodarczej można są ustawy na podstawie artykułu 20 konstytucji. Zbioru i mam prośbę, prosiłabym cię, żebyś podała sumę kontroli, które przeprowadzaliśmy w obiektach działalności gospodarczej. Państwo, pan tutaj poseł prosi mnie o działalność gospodarczą bez rozbicia od początku października. Przy okazji ilość kar i wysokości ilość kar i wysokości kar. Tak. Nie sumujesz tego, wiem. Chciałbym też dostać listę płac w tej instytucji, pracowników i ewentualnie listę nagród wypłacanych pracownikom. A ja mogę taką listę udostępnić panu? Zgodnie z artykułem 20, zgodnie z artykułem 20 punkt 3, kierownicy organów i jednostek mają obowiązek udzielić informacji, wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących sprawy. Więc jak najbardziej. To w tym temacie ja też muszę się zapytać naszego radcę prawnego. Bardzo proszę poruszać chwilę. Mówię teraz o kontroli Sanepidu. Żeby dokonać kontroli, czy to była inicjatywa własna, czy zgłoszenie obywatela? Tak, jak panu tutaj przedstawimy, to te wnioski, które są, to część wniosków spływa, część osób zalogowało się, czy zainstalowało się na tej mapie. Otwieramy się, pozyskujemy informacje z różnych również źródeł. Nie mam nacisków z góry. Wszystko to przekazywane jest od głównego inspektora sanitarnego poprzez naszą jednostkę zwierzchnią. Inspektora w Małopolsce, my jesteśmy ostatnią stacją. Inspektor główny sanitarny poleca robić. Proszę pana, inspektor kieruje działaniami instytucji w czasie epidemii, podejmuje też również wskazania na te działania, które są podawane również w związku z tym rozporządzeniem, na którym kontrolę chodzimy. Ale rozumiem, że nie ogranicza się do rozporządzenia, tylko dyspozycji. Co proszę pana, wszystko to, co wskazuje inspektor, jest w ramach rozporządzenia, które funkcjonuje i na którym my w tej chwili pracujemy. Pracuje każda jednostka. W ramach rozporządzenia są dyspozycje, że proszę zająć się restauracjami. Nie ma tak, że mamy się zająć restauracjami. Dobrze, dziękuję. Natomiast pracownicy mają obowiązek zakładania maseczek i zabezpieczeń tych, które funkcjonują w każdym zakładzie pracy, czyli środków higienicznych, kiedy osoba przychodzi postronna. Tak jak państwo, i ja nawet nie wiem, czy państwo zostaliście spisani do tego rejestru, pewnie jeszcze nie, bo się pani, przypuszczam, sekretarka zdenerwowała. Mamy taki rejestr, gdzie przychodzą do nas osoby, osoby mają stolik i wtedy pracownik podchodzi do tej osoby i sprawa jest załatwiona, wtedy ma obowiązek założyć maseczkę i prowadzić tą chwilową rozmowę. Tak. Czyli poza przyjściem kogoś z zewnątrz? Tak. Nie ma tu dyspozycji z pani strony, żeby pracownicy chodzili w maseczkach, rozumiem. Czy pani się zajmuje jakoś epidemiologią? Ma pani wykształcenie w tym kierunku? Nie. Czyli raczej zarządcy. W takim sprawie. Bo ja chciałem zapytać tak właśnie po ludzku trochę. Czy nie wydaje się pani, że sytuacja, w której dzisiaj zostały otwarte baseny, teatry, kina, a restauracje nie. I sytuacja, w której ponad 40 sądów, a żaden przeciwnie, stwierdziło, że nie można zakazywać działalności gospodarczej w rozporządzeniu. Czy to panią naprawdę nie przekonuje? I czy nie ma pani jakiejś wątpliwości i poczucia, że jednak działa pani nie tylko niezgodnie ze zdrowym rozsądkiem, ale przede wszystkim niezgodnie z prawem? Nie ma pani takich wątpliwości? Proszę mnie zwolnić z odpowiedzi na to pytanie.
Konfederacja, wolność i niepodległość.